One Man Show. No i wracamy niezmiennie, starając się o dobrą formę, tak jak ci nasi tutaj właśnie Polska, tak będzie mi ten szalik towarzyszył cały czas, ale czasami tej Polski jest za dużo. Dawno nie komentowana przeze mnie piłka nożna, proszę, okładka i tak pierwsza strona z armatą na euro. No z jednej strony jest armata rzeczywiście, bo widać, że ten, że Lewandowski nie traci czasu i został królem strzelców Bundesligi, natomiast tak powiem szczerze, jestem zdziwiony, bo akurat Legia zdobyła mistrzostwo Polski, tak myślałem, że może zła była data, no ale zdobyła mistrzostwo w niedzielę, no a gazeta się ukazuje we wtorek, więc to spokojnie można było zrobić coś fajnego. Ja to nawet bym cały numer dał zdjęciami z pochodu legionistów przez Warszawę, to każdy by sobie kupił jeden numer na pamiątkę, niektórzy po trzy i przynajmniej raz w życiu by się cała piłka nożna sprzedała w Warszawie. Niestety tak nie jest. Natomiast to mnie zaciekawiło mnie sponsor wydania, laboratorium kosmetyczne Joanna, producent kosmetyków Power Hair. To był bardzo fajny pomysł, w tym sensie, że reklama to jest parę groszy dla redakcji, natomiast złe jest i co innego, że te firmy niektóre, to one chcą się reklamować tylko przy jakimś zawodniku i powiedzmy, że taka firma płaci tam x, nie wiem ile to może być, powiedzmy 5000 zł i mówi, ale my chcemy być przy Lewandowskim i w ten sposób Lewandowski nawet sam nie wie, że jest tym takim magnesem przyciągającym uwagę i nie ma z tego złotówki. No właśnie, to już jest bolesne. No ale ten, mówię, pomysł ciekawy, tylko że kiedyś się śmiałem, że na przykład nie wiem, czy ten komacie, kto mógłby reklamować prezerwatywy najlepiej. No taki zespół Tłoki Gorzyce, idealny na prezerwatywy, no ale ten, albo Unimil kiedyś reklamowała Wisła Kraków. Unimil umili ci życie. Dobra, słuchajcie, parę rzeczy jest dla mnie niezrozumiałych, bo tak teraz wziąłem do ręki, będę sobie tak przeglądał. Parę rzeczy jest dla mnie niezrozumiałych. Felieton Naczelnego. Przypominam tytuł, piłka nożna. Zakończony w niedzielę sezon ekstraklasy był taki sobie, czyli nieszczególny. No jak się ten, pracuje w biznesie i się mówi, że ten, to tak jak ktoś był producentem, był, o tu mam gdzieś płytę, nową płytę Adele, to tak jakby ktoś mówił, że ona jest hałowa. Ja uważam, że jest hałowa, ale przecież nikt nie mówi, że jest hałowa, tylko że miała tam miliard wyświetleń w internecie, więc to niestety trzeba troszeczkę do tego sprytu. Że zachwalać, że to jest najpiękniejszy, najmądrzejsze, najlepsze, najwspanialsze. Oczywiście Adam Godlewski napisze, że byłoby to zakłamywanie rzeczywistości, ale przecież jakby nie było zakłamywania rzeczywistości, to czy istniałoby kino, czy istniałaby sztuka w ogóle? Przecież Szekspir wszystkie sztuki wymyślił, z czapy wziął, a właściwie to z knajpy, gdzie przesiadywał i wysłuchiwał różnych opowieści, legend, baśni, czasem coś tam podkradł. Wszystko jest zakłamywaniem rzeczywistości. Wszystkie oscarowe filmy, wyciskacze łez, poza takimi opartymi na faktach, aż już ugryzłem język, bo chciałem powiedzieć faktach autentycznych, nie, na faktach. Więc wszystkie te filmy, to wszystko jest zakłamaniem rzeczywistości. No niestety reklama dźwignią handlu. Jeżeli na pierwszej stronie robimy reklamę, żeby dźwignią handlu, czyli mieć zasponsorowane wydanie gazety, to na drugiej stronie, na trzeciej stronie robimy coś dokładnie odwrotnego, czyli mówimy, że ten, że to jest takie sobie. Dobra, co my tutaj mamy? Bo w tej piłce nożnej szóstki naszego kapitana, nie wiem o co chodzi w ogóle.
Dlaczego ważni są wszyscy powołani? Aha, tutaj o tym, że wszyscy powołani są ważni. Oczywiście, że nie są ważni, bo z 28 powołanych ważnych jest 5, a reszta to na doczepkę. Nie ma co się cieszyć. No proszę, to jest śmieszne. Wszyscy myślą już o letnim oknie transferowym. Zagłębie chyba najmocniej, chodzi o Zagłębie Lubin. Skoro zaczęło od przedłużenia umowy o 2 lata z dyrektorem sportowym Piotrem Burlikowskim. No mnie to zawsze ten Burlikowski zastanawiał. Chodziłem z Piotrem Burlikowskim do jednej klasy, ale to nie ten Piotr Burlikowski. I zawsze mnie zastanawia, że bardzo, bardzo go cenią. Prawdopodobnie dlatego, że przychodzi do pracy punktualnie, jeszcze pamiętam, jak on pracował w Kielcach. To akurat wtedy, gdzie tam największa afera korupcyjna była, no nie wiem, czy to jest jakiś związek. W każdym razie, że jest bardzo, bardzo pracowity i tam, gdzie jest, tam, gdzie wciska tam się tam, gdzie trzeba. No jest grzeczny taki, tego nie pcha się na afisz. No, mówiąc szczerze, wygląda na to, że był lepszym dyrektorem sportowym niż szefem klubu Adam Madziara, nie? Chociaż praktycznie to Madziara większą karierę zrobił, większe miał możliwości, ale pamiętajmy, za Burlikowskim stoi większy budżet zdecydowanie, bo KGHM to jest najbogatsza firma w Polsce. Zresztą gratulacje dla Lubina moje za zajęcie miejsca na podium. Chociaż pamiętam czasy, jak Czesiek Michniewicz był tam trenerem i zdobyli mistrzostwo i na Legii wygrywali właśnie tutaj przy Łazienkowskiej. I potem było śmiesznie, bo Czeskowi Michniewiczowi rąbnąłem złoty medal. Złoty medal za tytuł na takiej bogatej imprezie w ogrodach. Buchnąłem mu ten medal, a on biedny tak zapomniał, ale potem już widziałem, że prawie płacze, bo się zorientował, że go nie ma. I tak już tak sobie myślę, ach, dobra, dobry uczynek zrobię. Wziąłem, wyciągnąłem z kieszeni, mu oddałem, ale było to zabawne. Najbardziej chyba zabawne było to, że ci piłkarze Lubina latali po mieście, szukając garnituru, bo oni nawet nie spodziewali się, że będą mistrzami, a może nie chcieli zapeszyć. No i wyobraźcie sobie dla 25-30 ludzi kupić garnitury, koszule, krawaty, buty, żeby wszystkie były jednakowe, no bo oczywiście każdy z nich ubranie ze sobą miało, ale żeby były tego i żeby znaleźć rozmiary, żeby to wszystko, masakra, no ale im się udało. Bardzo się cieszę. Natomiast smutna wiadomość jest taka, że szefem Lotosu, grupy Lotos, został Robert Pietryczyn, a ja go pamiętam, jak był prezesem Zagłębia Lubin i to mi akurat w niczym nie przeszkadza, kto jest tam prezesem. Wiadomo, musi być to ktoś z KGHM-u, ale ten facet do tego stopnia rozstał się z rozumem, że zrobiono mu zdjęcie, no musiałaby to być jego prośba i na okładce przeglądu sportowego, wyobrażacie sobie, prezes klubu przebrany za piłkarza robiący ślizgi, tak ręce, tak. Zupełnie jakby był na koloniach reprezentacji na Helu. Więc to taki, mówiąc szczerze, też mam takie skojarzenia, podobnie jak i to, że Lubin, jak już tak zacząłem o tym Lubinie, no że to Lubin jest przedstawiony jako mutra Lubin w piłkarskim pokerze. No i jest tam dyrektor, który dyskutuje z kimś tam, ile ma zarabiać. I ten prezes mówi tak, no to by miał więcej ode mnie, to chodzi o dyrektora sportowego w domyśle Jarguza, sędziego wówczas, który został tam dyrektorem sportowym. Proszę, jaka tam jest tradycja dyrektorów sportowych? I ten, no jak mówi, on by miał więcej ode mnie. No, ale ja pracuję społecznie, no więc tak to jest, dobra. To jest Legia, presja to norma, mówi Guilherme, ten, który zawsze się od podmuchu wiatru przewraca, ale miał naprawdę kończącą, najładniejszą asystę sezonu, to co na 3-0 dał do Hamalainena, tak piętą, to przynajmniej właśnie takie rzeczy się pamięta, a nie jakiekolwiek inne. I tutaj jest, co chciałem powiedzieć, przykład takiego pytania, które w ogóle nigdy nie powinno paść. Podobno atmosfera w szatni Legii nie była tak dobra od dawna. No a co ma piłkarz odpowiedzieć? Nie, jest beznadziejnie, bo Ruski rzuca tymi na K i na H.
Więc ten, a on odpowiada, nie chcę porównywać, ale pewno, na pewno teraz atmosfera jest bardzo dobra. Po pierwsze, każdy z piłkarzy, którzy trafili do klubu zimą, Adam Chlouszek, Kasper Hamalainen, Artur Jędrzejczyk, świetnie się wkomponowali i czuję, jakby był z nami już od dawna. Dużo żartujemy, jest wesoło. Ciekawe jest, jak oni żartują z tym filmem, jak on ciągle chodzi smutny. Hamalainen to wygląda tak, jakby mu ktoś ojca harmonią zabił. Tak. To jest naprawdę niepoważne. Dobra, układanka na wałki. Teraz będziemy się przez 3 tygodnie bawić w te różnego rodzaju składy, typy, różnego rodzaju możliwości i ten. Ale ja nie bardzo wiem, dlaczego my się przeniesiemy teraz do Arłamowa, żeby potem znowu wrócić do Gdańska, by zagrać mecz z Holandią. Na pewno ona w wakacyjnej formie i w składzie też wakacyjnym. Więc to nie jest taka Holandia przez samo H, tylko przez CH. Ale w każdym razie tak lecę. Ciekawe rzeczy, ja bym polecił, żebyście jeszcze kupili, bo jeszcze ona będzie parę dni w kioskach, ta piłka nożna. Ale dobra, tu oceny tego, oceny. To ja zawsze najbardziej lubię ostatnią stronę, przedostatnią, tak. Bo to są jakieś takie żarciki. To ja tylko sobie popatrzę, bo często jest taki zwyczaj, że się wchodzi do kiosku i ludzie tak przeglądają gazetę i potem albo biorą, albo odkładają na półkę. No, część gazet się broni, że foliuje, tak, zwłaszcza te z rozbieranymi kobietami. Na to i tak mają studenci sposób, mianowicie chowają pod pazuchę razem z celofanem, a celofan rozpakowują w najbliższej ubikacji, więc ten. Więc zawsze musi być coś takiego, co przyciągnie uwagę. I tak, tutaj jest bardzo ładny autokar czerwonych diabłów. Proszę, to my zawsze tak chwalimy, co tam w Anglii. Ten, kibice tego, możesz wejść, spokojnie. Ten. No więc kibice, to a propos tego, że w Anglii jest taki wielki porządek, to jest, nie, możesz walnąć drzwiami, spokojnie, wiesz, a nie tego, nie krępuj się, ten, no więc w Anglii jest tak spokojnie, no to czytam, wewnątrz autokaru, na zdjęciu, siedzą zawodnicy Manchester United. Nie było im łatwo dotrzeć na stadion West Hamu na mecz Premier League. Kibice Młotów obrzucili autokar czerwonych diabłów najróżniejszymi rzeczami. Bilans 6 szyb wybitych i inne zniszczenia na wartym 400 tysięcy funtów cacku, czyli 2 miliony złotych. Więcej, 2,5. No i rzecz jasna, opóźniony start meczu West Ham Manchester United. Może gdyby fani Londyńczyków z góry znali wynik, oszczędziliby klubowi z Old Trafford dodatkowych strat finansowych. West Ham to wygrał. To w każdym razie, jak ktoś mi będzie opowiadał o tej jakiejś niesamowitej kulturze w Anglii, to on chyba nigdy nie był w Anglii. To jeszcze jest gorsze niż to, co mówiłem, niż Praga Północna.